Siemano, witam w Dragon Ball Legends. Zagramy sobie dzisiaj kilka PvP nowymi, znaczy nowymi, nowym teamem, dla mnie nowym, z użyciem nowego, darmowego Brawliego, który jest z eventu. Wyfarmiłem go na maksa. Chyba na maksa, chyba jego gwiazdek nie mam na maksa. Muszę je nadrobić, zapomniałem o nim. Wyfarmiłem jego soulę na maksa już, wszystko pięknie. EQ, no nie jest najlepsze, ten jedno darmowe, które się dostawało, oczywiście jest na Z. No bo ono tylko na Z można było wbić, a innych żadnych mi tak fajne do niego nie wjechało. Dobra, co tutaj zrobimy? Oj, 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 i robimy ulta. Ładnie w niego wjechał. Sobie zamienimy postać, żeby unik był, i zaczynamy znowu klepać. To on pewnie zaraz zmieni na tego super. Może ja sobie znowu zmienię. O, ty. O. Strasznie tego Goku, co teraz używa. Nikt go chyba nie używa. On ostatnio dostał buffa i po prostu chciałem nim zagrać, bo podoba mi się w miarę karta. Jeżeli będzie dobry, to z chęcią nim będę grał. I wracamy na Brawliego. Ale mi się, nie wiem, czy ten gość jest słabo gra, czy zawsze mi się ładnie udaje robić dobre uniki w tym wypadku. Dobra, to tu wjeżdżamy tak. On już zmienił typa, ale jednak musimy użyć super atak. O, albo i nie, bo zrobił unik. A nam brakuje jednej smoczej kuli do Rising Crusha. Jakieś lagi się dzieją, czy tak mi się tylko wydaje? A zobaczymy to. No i niestety, gościu, jesteś styrany. Ogólnie ten team jeszcze nie jest aż tak dopracowany, ale już troszeczkę patrzyłem, wiecie, po tagach, też coś kombinowałem, żeby to miało sens w miarę. Ojejku, za ten Gogeta się healuje, to jest tak fajne, tak bym chciał, tak lubię postacie, które się healują. Właśnie przed chwilą robiłem filmik z... Oj, fuck, słabą zamianę zrobiłem. Z Dokkana. I tam właśnie zrobiłem extreme... O, jaki lag? Co tu się dzieje? Tu. I tam właśnie zrobiłem filmik o... Kurczę, nie wysłuchuję się. Jak on się nazywa? Extreme Z Battle Cell. I dostał bardzo fajnego... No i zobaczcie, jaki lag. Bardzo fajnego Dokkana, gdzie się healuje na super ataku. No i tam właśnie mówiłem, że też uwielbiam healę. Healę w grach to jest świetna sprawa. Nawet nie tylko w takich mobilnych. Zawsze w jakimś WoWie czy coś wolałem, no w WoWie może nie, ale jakiś lifesteal, coś tego, jakieś lole, metiny, wszystko, wszędzie jak można było, to wybierałem coś, co można było się healować. Więc jak postać się healowała, ale nie była supportem, bo to też jest ważne, że po prostu się healowała, że biła atakiem zwykłym i się healuje tego, to jest fajne, nie że support. Supportów to fakt. Support trochę nudny, dobra, to było PvP, takie jedno. To zagram jeszcze drugie, może się znajdzie jakiś lepszy przeciwnik. No i powiem wam, że ten Broly serio według mnie jest dobry. Co prawda nie daje on nic w tym teamie, jego Z ability jest takie samolubne, tylko siebie boostuje. Ten int Goku też tylko intów chyba boostuje. O, teraz sprawdzimy akurat z tym przeciwko temu zwykłemu. Jak ty się nazywasz? Brawliemu, int Broly. Ale koleżka ma team fajny. Oby nie był to Bardock. Nie lubię walczyć na tego tak Bardocka. Bo on, no jakoś tak mi się nie podoba. On healuje, znaczy nie healuje, tylko blokuje zmiany, ma dużo HP, jakoś tak nie bardzo. Ale może będzie dobrze. W sumie mam int, dwie int postacie, to dobrze by było, gdyby go wybrał. Aj, nie wybrał. Oj, źle unik zrobił, ale zwaliłem. Bardzo źle to zrobiłem. Zbejtował mnie tą pojedynczą kartą. No ale na szczęście dużo mi nie zabierze, bo jest typ dobry. Ups, unik, unik. I wjeżdżamy w niego. Full combo. Nie robię żadnych przerw. O, siema Broly. Spróbuję, wiecie, jeszcze nie gram za dużo tą postacią, to próbuję po prostu wydobyć z niej co najwięcej, czyli boostuję jego super ataki. I będę próbował jak najwięcej super ataków robić. Chyba zmienię tego typka, żebym mógł w razie co potem zrobić uniki. No ale on niestety musi we mnie całą salwę puścić.
O, jeszcze. U, tego nienawidzę. I to jest tak OP, zobaczcie, to tak redukuje ki. No nie, nienawidzę, a ja jeszcze marnuję ki. Zamiana. Mam Rising Crusha. Chyba nawet spróbuję. Nie! Ojej, on może to uniknąć. Dobra, nie uniknął. Bo taka chwila przerwy była, takie zastosowanie i zaraby były problemy. Dobra, pierwszy padł. I nadal chcę tym Goku, co rzuca tym małym takim Genki, jak najwięcej chcę nim zrobić, ale no troszeczkę nie idzie. Ups. Ale dostanę na bułę. No nienawidzę tego. Miałem 50 chyba ki, mam 0. No, a teraz mam troszeczkę na japę damage'a. Jakoś chciałbym, ale no nie ma takiego teamu, żeby połączyć tego Indiegogo, co teraz używam, i jeszcze Android 17. Nie 17. Ty, nie pamiętam, jaki on jest. 16. Bo on daje, zwiększa sobie ki, zwiększa ki na zielonej karcie. I to by było fajne połączenie, że on zwiększa ki, a tym bym robił te super ataki. Tak, taki jesteś, transformacja to była łokieć. Teraz i ja zaraz to odpalę. Mam nadzieję, że mnie nie zniszczy na serię. Bo chcę jego. Nie, no zostaw. Myślałem, że ja się wyleczę, jak to użyję. Znaczy, nawet nie zauważyłem, czy się wyleczyłem. Dobra, Broly, Broly'ego jak tyra. Oj, dostaje za bardzo zmiana. I teraz Goku SSJ3. Ale nawet jak go zabiję, to jest problem, bo zobaczcie, został mu ostatni Vegeta, który ma prawie całe HP, a niestety jest, no, dobrym typem. A właśnie, ma przewagę typu, a ja mam. I ma całe HP. Ale może jakoś da radę. Zobaczcie, przy takich kamehach to co to. Tra-ta-ta-ta-ta-ta. A, on jest jeszcze do. A zapomniałem, że on jest STR-em, to jeszcze chwilę powalczę. Znaczy, powalczę. Właśnie wjechałem na super atak i mnie pewnie zniszczy. Nie przeżyłem. Coś tam mi przeżyło. Elo. No i mamy jeszcze trzecią rundkę. Znowu jest podobna sytuacja, mamy dwóch, znaczy podobna, troszeczkę inna, mamy dwóch Brawli przeciwko nam. I znowu jakieś dziwne lagi. Serio, ja siedzę na Wi-Fi, gdzie mam. O, trzech Brawli dał, ale fajny team ma. Też w sumie mogę tego AGL używać, niebieskiego w sensie. Ale jakoś tak mało, średnio mi się to podoba. Ciekaw jestem, co on właśnie zrobi, czy ten jego trzech naraz Brawli to ma jakiś sens. Na razie to go ładnie dosyć klepie, chociaż już mi się ki kończy. Uniki mi się kończą, więc. O, teraz jak go odepchnę, to będę łapał ki. Szybko łapać ki, łapać ki, łapać ki. No i cóż, no teraz to muszę troszeczkę na mordę przyjąć, aż będę miał uniki, bo no nie zmienię na ester typka. O, fate, wjechał, zmęczyłem. On bije. Ups, ale we mnie wleci. No i klepie mnie. Bardzo, bardzo mnie sklepał. No, ale teraz się czas odwdzięczyć. O, pada. No ale dziwne są lagi, serio, nie wiem czemu. Znaczy, bo ta gra zawsze jest lagowana. W sumie nawet nie ma co jakoś się tłumaczyć. O, transformuje się. Temu tylko walnę tego i zmieniam typka. Coś tam uderzy. O, Rising Crusha mam. Tylko żeby on go nie uniknął, trzeba to jakoś. Ole bije, chłopie! Zostaw mnie. Nie mam ki teraz.
jeszcze zmieniłem na STR w ostatnim momencie. Ja nie lubię tego, jak oni dają Rising Crusha wtedy, gdy ja chcę zmienić postać. A to się często zdarza. O, fajnie. No to robimy comeback. Coś za coś, ziomek. A ty pewnie zielonej nie zagrasz. Ogólnie taki tip, jeżeli będziecie ze mną grali, przeważnie wybieram... No nie zawsze, ale tak 80% to jest wybieram Kiblasta tutaj na Rising Crushu. W sumie to zawsze bez znaczenia jest, bo... No to nie ma serio jakiegoś znaczenia, to i tak jest random. Znaczy no, można troszeczkę rozkminić, tak zobaczyć kto jakie karty używa na przykład, czy właśnie tej zielonej dawno ktoś nie używał, no to pewnie ją komikuje wtedy. Ale no nigdy nie wiadomo. Ups. Ja już widziałem, że to było zepsute z mojej winy. Nie gin, zmieniaj na tego. Nie chciałem kamecha na nim. O, fajnie. Nie chciałem, ale dobrze wyszło. O, a teraz bym chciał unik zrobić, ale nie pykło. No i widzicie, no nie mogę tego Goku użyć tak, jakbym chciał, bo... No... Jego damage polega tak teoretycznie na jak największej ilości tych jego super ataków, tych niebieskich kart za 50. Ale no, ciężko nim cokolwiek zrobić. Ty, w ogóle wygrałem 3 walki. Nie pamiętam, kiedy 3 razy z rzędu wygrałem. Dosyć rzadko wygrywam tutaj PvP. No i fajnie. No to tyle na ten filmik, powiem wam. Dajcie znać, czy wygracie Brawlim, czy zrobiliście tego darmowego, czy wam się nie chciało. Jeżeli jeszcze nie zrobiliście, to pamiętajcie, że jest jeszcze czas w eventach. On chyba nawet nie ma określonego czasu, kiedy ten event się kończy, albo po prostu dali tak długi, że nie wiem, czy on na stałe tu już będzie, czy jakoś długi termin dali. Tak czy siak polecam go zrobić. Jest świetna opcja, a tutaj wbijacie mu gwiazdki. No, to kończę i trzymajcie się. Elo.